11 stycznia miał miejsce koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, który poprowadził Marek Pijarowski. Publiczność mogła wysłuchać utworów Fontanny Rzymskie, 3 koncertu fortepianowego oraz 8 Symfonii G-dur. Program wspaniały, cudowna orkiestra, cudowna atmosfera, no więc emocje jeszcze parę godzin na pewno będą. To trzeba by było długo mówić, jaka to jest cudowna i wspaniała współpraca, bo jaki poziom tej orkiestry, to wszyscy wiedzą. Natomiast to są cudowni ludzie. Z nimi naprawdę można wiele tak od serca zrobić. Można się, wie pan, podrapać w głowę i powiedzieć czasami, nie wiem, może zróbmy to, może to. Cierpliwość, życzliwość, ale przede wszystkim profesjonalizm. Profesjonalizm, no cudowny zupełnie, także... Tu skrzydła mi też urosły, jestem dozgonnie wdzięczny i pani dyrektor, i zespołowi, że przygarnął mnie w tym tygodniu i już będę tęsknił do następnego. Drugą część koncertu swoim występem uświetnił wybitny pianista brytyjskiego pochodzenia Freddie Kempf. It's an amazing concert hall, my first time here in Katowice. I've been lucky to get to know Poland a little bit over the last few years and many beautiful concert halls here. It's a lovely experience for me to play this piece. That was great opportunity to play with this orchestra and the conductor. Pianista absolutnie to jest topowa klasa. Tak jak on zagrał, słuchajcie, drugą część, to religiozo. Też ja mu to powiedziałem, mówię, słuchajcie, ty nie grasz na fortepianie. Ja nie wiem, to jest jakiś instrument zupełnie nieznany mi. Niby dźwięk fortepianu, ale to jest legato od początku. Tylko w ogóle człowiek się bał w ogóle oddychać, rękami ruszać. No, niezwykle wrażliwy człowiek, ale niezwykle wrażliwy, a przy tym normalny, skromny, taki, no więcej takich. Ale to państwo macie taką plejadę solistów i dyrygentów, że tylko pozazdrościć. Koncert ten był pierwszym tegorocznym występem transmitowanym online na kanale YouTube Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.